teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę. Chodź za mną. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie, marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki i na dodatek nie głupi. Gdzież to się taki uchował? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowusę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Może się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz
Nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy.